Grzegorz Krysa powołany został na stanowisko zastępcy prezydenta Suwałk. Obejmie je 1 kwietnia. I to nie jest prima aprilisowy żart. Absolwent SGH, a także Olsztyńskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ekonomista, ekspert podatkowy z doświadczeniem głównego księgowego. Z administracji skarbowej trafił do samorządu. W 2017 roku wygrał konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i doskonale się tam sprawdził. Jego kompetencje zawodowe i doświadczenie, zdaniem prezydenta miasta, dobrze wróżą. Wakat po Łukaszu Kurzynie pozostawał nieobsadzony przez wiele miesięcy, a prezydent i jego urzędnicy, pytani o nowego zastępcę, milczeli jak zaklęci. W piątek 31 marca Czesław Renkiewicz ogłosił, że jego pierwszym zastępcą został Grzegorz Krysa. Będzie miał dużo pracy, ponieważ na jego barki spadnie nadzór nad spółkami miejskimi, zarządem dróg i zieleni, a także kilkoma wydziałami suwalskiego ratusza. Będzie nadzorował sprawy inwestycyjne, rozwój miasta, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zamówienia publiczne, sprawy ochrony środowiska, pracę nowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego. Zajmie się też sprawami z zakresu geodezji, nieruchomości, architektury i gospodarki przestrzennej. Nowy zastępca prezydenta ma 54 lata, jest żonaty, ma córkę i syna. To duże wyzwanie, ale ja takie lubię, powiedział nam w rozmowie telefonicznej.